Czy ty w oczach swojego narzeczonego, bo to już oficjalne, w oczach Przemysława właśnie także odnajdujesz te wszystkie piękne słowa, o których mówiłaś? Ja mam ten ogromny przywilej i chyba szczęście jednak trochę w życiu, a nie, może zasłużyłam na to po prostu, tak będę o tym myśleć, że mam bardzo mądrego, bardzo wspierającego partnera, który jest niezwykle męski, silny, ale jest też bardzo wrażliwy i potrafi rozmawiać, w ogóle z ludźmi potrafi rozmawiać, co zresztą widać w programie Down the Road, że ma niezwykły dar do rozmawiania z osobami, z którymi nikt inny czasem się nie potrafi dogadać, ale potrafi słuchać mnie jak mało kto, wspiera i nie ocenia, jest taką osobą, która każdego dnia mi dodaje skrzydeł. Gdybyś chciała postawić w swoim życiu taką kropkę nad i, no i przedstawiać Przemka jako swojego męża. I tak okrężną drogą przez fundację i wszystkie możliwe tematy docieramy do tego magicznego pytania, kiedy ten ślub? Słuchaj, znasz mnie i wiesz, że gdybym chciała powiedzieć, że wychodzę za mąż albo że wyszłam za mąż, a to jest bardziej prawdopodobne, że powiem to po fakcie, to bym to na pewno zrobiła. Więc ciągnięta za język się nie przyznam, choćbyście mnie przypalali. Ale to tylko dlatego, że są takie rzeczy w życiu, które nie nazywam tego w ogóle rzeczami osobistymi i prywatnymi, bo mi się to życie prywatne i zawodowe bardzo miesza. I właściwie to, co jest moją pracą, jest moim życiem prywatnym, bo to w ogóle nie jest moja praca, to jest moja pasja i moja misja. Ale są takie rzeczy, które nazywam rzeczami intymnymi, i takie sytuacje, okoliczności, w których jesteśmy tylko we dwoje albo tylko z naszymi najbliższymi i z pewnością ślub należy do takich wydarzeń. A czy byłby on tak samo wyjątkowy i kosmiczny jak zaręczyny i pierścionek zaręczynowy? Pierścionek, tak, jest kosmiczny. A no właśnie. Cudowny. Cudowny i zaskakujący. 4 miliardy 565 milionów lat ma ten meteoryt. Jest w tym naprawdę wielka moc. Ale myślę, że należymy i ja i Przemek do osób, które są pomysłowe, kreatywne, więc pewnie byłoby to kosmiczne wydarzenie, na pewno dla nas osobiście.